Hej, dzisiaj kolejny odcinek na temat tego, w jaki sposób możemy przekonać klienta do wartości naszego produktu czy usługi, zanim jeszcze klient go kupi. Chcę się dzisiaj odnieść do opinii, do case'ów, do studiów przypadku, do wyników innego, wcześniejszego Twojego klienta. Czyli mamy klienta potencjalnego, powiedzmy klienta A i klienta B, który już korzysta z Twojego produktu albo usługi. I teraz, jeżeli możesz poprosić klienta B o to, żeby przygotował Tobie albo rozszerzone referencje, albo wręcz nawet takie case study, które pokazuje, czy studium przypadku, które pokazuje, gdzie był wcześniej, zanim zaczął z Tobą współpracę, jak wyglądała ta droga i gdzie znalazł się później, zarówno w zakresie jego specyficznej sytuacji w jego branży, czy w jej branży, albo w zakresie celów, które sobie stawia, albo problemu, które wspólnie zdiagnozowaliście i temu ma służyć zastosowanie Twojego produktu albo usługi, to jeśli możesz go o to poprosić, to zrób to, bo to będzie idealny materiał do tego, żeby przedstawić go temu potencjalnemu klientowi A. Czyli powiedzieć: panie kliencie, panie potencjalny kliencie A, zdaję sobie sprawę totalnie z tego, że możesz mieć wątpliwości, możesz nie wiedzieć, czy ta inwestycja się Tobie opłaci, czy zwróci się wystarczająco szybko, czy zwróci się z wystarczająco dużym naddatkiem. I właśnie dlatego przygotowałem, nie ja sam, bo ja sam to mogę mówić i każda myszka o swój ogonek chwali, ale w porozumieniu z klientem B, z klientem C, z klientem D, przygotowałem studia przypadków, żeby można było na liczbach, w konkretnych sytuacjach odnieść się do zjawiska, natury, stopnia problemu, który rozwiązuje nasz problem i usługa. Oto te case'y, proszę przejrzyj, zobacz, jeżeli potrzeba, skontaktuję Was ze sobą, A z B, potencjalnego klienta A z już Twoim istniejącym klientem B, po to, żebyście mogli rozmawiać. To byłby kolejny krok, który pozwoli nam unaocznić wartość naszej usługi, naszego produktu dla klienta potencjalnego, który jeszcze z niego nie korzysta. Natomiast o bardzo podobnym rozwiązaniu, ale idącym krok dalej i dającym trochę większe możliwości, opowiem w kolejnym odcinku. Wszystkiego dobrego, to były moje 2 minuty.